Dzisiaj jest 12 czerwca 2005 roku. Agnieszka Graff będzie mówić o sobie i o swoim feminizmie. Możesz opowiedzieć o tym, jak feminizm, twój feminizm się splata z twoim życiem, kiedy on się pojawił. Jesteś jedną z najbardziej znanych feministek w Polsce. Możesz opowiedzieć o sobie? To, że się jest znaną osobą, trochę powoduje taki dysonans, że nie bardzo się wie, co jest z własną gębą medialną i tą taką oficjalną twarzą, a co jest osobistą. Trochę mnie ta sytuacja w związku z tym peszy. Postaram się abstrahować od tej gęby medialnej i mówić tak, jak siebie odczuwam. I może zacznę od dzieciństwa jakoś tak w miarę szybko. Otóż pochodzę z warszawskiej inteligenckiej rodziny. Moi rodzice oboje są filozofami. Kiedy byłam dzieckiem, miałam z tym pewien kłopot, jak wyjaśnić innym dzieciom, co robią twoi rodzice, są filozofami, czyli właściwie nie wiadomo, co dokładnie robią, myślą. No i małżeństwo było takim nieustającym seminarium, w którym się dyskutowało na różne abstrakcyjne tematy. I chyba kwestia płci w ogóle w mojej wyobraźni nie istniała jako taki problem rodzinny, do momentu, kiedy moi rodzice zaczęli się rozwodzić, a zaczęli się rozwodzić. Potem się dowiedziałam, że bardzo wcześnie, jak ja byłam małym dzieckiem, ale moja świadomość tego faktu zaczęła się, to miałam jakieś 10-11 lat. No i to był taki moment, kiedy stałam się stronniczką mojej matki w układzie, w którym ona była opuszczana przez mojego ojca, a on czuł się jakoś przez nią dominowany. I ten taki w ogóle motyw tego, kto tu kogo dominuje i kto ma prawo kogo dominować, był istotny. Chociaż pewnie jak większość ludzi w takiej sytuacji, ja nie myślałam o tym w kategoriach zbiorowych czy politycznych, tylko w kategoriach moich rodziców, którzy mieli bardzo trudne charaktery i przy okazji tej trwającej wiele lat wojny między nimi też posługiwali się mną. I miałam okazję wspominać moje dzieciństwo w takich krótkich notkach do książki o dziewczynkach, do której napisałam kiedyś tekst o trzeciej fali feminizmu. I napisał mi się tekst, ku mojemu zdziwieniu właściwie, o tym, że miałam potwornie smutne dzieciństwo. I chyba tak jest. To znaczy, byłam okropnie smutną dziewczynką, której wiele osób zresztą później to mówiło właśnie, że byłam takim dzieckiem z buzią w podkówce, strasznie poważnym i zamyślonym i trochę takim odpowiedzialnym za losy świata. To oczywiście oznaczało, że czułam się odpowiedzialna za losy małżeństwa moich rodziców. Kiedy miałam 11 lat, wyjechaliśmy do Stanów. Mój ojciec dostał Fulbrighta w Amherst College, takiej dosyć elitarnej uczelni na wschodnim wybrzeżu. Ja się znalazłam w amerykańskiej szkole. I no, to był bardzo taki trudny moment też ze względu na to, że w 1981 roku w Polsce wybuchł stan wojenny. Myśmy tam mieli być rok, ale kiedy pojawiły się w telewizorze czołgi i twarz Jaruzelskiego, no to doszło do rodzinnego głosowania, że zostajemy jeszcze na rok. I to było bardzo trudne, dlatego że moi rodzice właściwie ze sobą wtedy nie rozmawiali, więc ja byłam w obcym kraju, na obcej planecie, w domu, w którym było takie, no, bardzo, bardzo trudna atmosfera i przykra, i dużo czasu spędzałam wtedy na drzewie, chowając się przed tą straszną atmosferą rodzinną, ale jednocześnie też stawałam się dzieckiem dwujęzycznym i pewnie nie byłam tego wtedy świadoma, ale stawałam się osobą dwukulturową. I to jest pewnie taki kluczowy wątek w moim życiu, że ja zawsze patrzyłam na siebie z pozycji takiego rozdwojenia, że nigdy do końca w Polsce nie byłam u siebie i też oczywiście nigdy w Stanach nie byłam u siebie. Myśmy po 2 latach wrócili, wtedy doszło już do ostatecznego rozstania moich rodziców. Ja zostałam z matką i byłam z nią bardzo silnie związana w takim związku, który teraz oceniam jako w jakimś sensie toksyczny czy taki niszczący, ale oczywiście wtedy uważam, że ona po prostu jest moją najbliższą przyjaciółką, że ja ją chronię przed światem, ona mnie chroni przed światem. Pamiętam, jak w liceum się zorientowałam, że moje różne koleżanki z klasy nie opowiadają mi o sobie, bo się boją, że ja wszystko powtórzę mojej matce. I to był taki dla mnie zimny prysznic, że coś tu jest nie tak, że za blisko. I trochę się boję tego tematu matki, córki. Trochę mnie on tak przestrasza, a trochę mnie też pociąga, że to jest taki ważny i pewnie najtrudniejszy feministyczny temat o ambiwalencji tej relacji i też jej takiej wielkiej mocy. I moja matka jest bardzo silną osobą, ale bardzo taką
no, intelektualnie nastawioną do świata, to znaczy myślę, że ona ma niewielki kontakt ze swoim życiem emocjonalnym, a zawsze była dla mnie bardzo takim wielkim autorytetem i pamiętam moment, w którym uświadomiłam sobie, że w ogóle sobie nie wyobrażam świata bez niej, to znaczy, że ona jest takim absolutnym punktem stałym, że gdyby ona umarła, to ja bym w ogóle się rozsypała. I to był też taki moment odchodzenia z tej relacji, już miałam wtedy po 30. I zajmowania się jakby takim własnym życiem emocjonalnym z dala od niej. Ona jest absolutnie kluczową osobą w moim życiu i ciągle się z tym zmagam. Ona mnie też wysłała na studia do Stanów. Mówię to świadomie, że to nie był mój wybór. To była jej realizacja, jej marzenia. Ona była naukowcem w kraju, w którego bardzo było trudno wyjechać. Miała ogromne ambicje, do tej pory je ma. I zawsze miała poczucie, że gdyby urodziła się w Stanach, gdyby się urodziła na Zachodzie, to jej książki byłyby czytane przez studentów na całym świecie. Pamiętam taki moment, kiedy porównywała się do Jonathana Kalera, takiego kluczowego amerykańskiego teoretyka literatury, który napisał książkę o strukturalizmie w tym samym roku, w którym ukazała się jej książka o strukturalizmie. I myślę, że jej jest lepsza. Po prostu obiektywnie ona zrobiła lepszą robotę. No a jego książka jest tłumaczona na dziesiątki języków, jest podstawowym podręcznikiem. No bo jej książka powstała w Polsce, jego powstała w Stanach. I ta wschodnioeuropejskość, która jest formą marginalizacji intelektualnej, akademickiej, zawsze tak ciążyła nade mną. I trochę ciążyło też nade mną takie zobowiązanie, żeby to fatum przełamać. Miałam je przełamać właśnie wyjeżdżając na studia do Stanów, do tego samego miejsca, do którego przedtem pojechał mój ojciec. I to był Amherst College. Dostałam pełne stypendium. Stałam się trochę taką rodzynką tamtejszą, znaczy jedyną wschodnioeuropejską Europejką na tym amerykańskim kampusie, która miała zapewniać bogatym amerykańskim dzieciom poczucie, że są w multikulturowej społeczności. Byłam jedna Polka, jedna Hinduska, jeden Niemiec, kilka osób z Afryki. Znaczy dokładnie taki miks, który miał tym Amerykanom młodym zapewniać poczucie, że mają pluralizm i diversity. Gdzie wtedy mówiło i to była taka zabawna rola, miałam do niej dystans od początku. Ale też była to wielka życiowa szansa. I ja myślę, że ten w 1988 roku, kiedy wyjechałam do Stanów, no to był taki przełom w moim życiu całkowity, bo było to zerwaniem z moim budowanym już wtedy mozolnie w Polsce, bo byłam wtedy w liceum, więc życiem emocjonalnym i no, miłosnym i też politycznym i nagle z tego zostałam zupełnie wyrwana. I te Stany to był drugi koniec świata i to była taka cezura, takie cięcie w moim życiu. I w jakimś sensie odbieram cały mój późniejszy okres w życiu jako próbę zszycia tych moich dwóch życiorysów. Miałam przezwisko w liceum Kanapka, co wzięło się stąd, że kanapka to hamburger, hamburger to Ameryka, amerykanka to kanapka. Czyli kanapa. I ja zawsze miałam takie wrażenie, że ta kanapka to jest takie, są takie dwa plasterki i pomiędzy nimi coś jest, ale nie bardzo wiadomo co. To znaczy zawsze było to rozdwojenie. Skąd ja właściwie jestem? W Stanach jestem Polką. W Polsce lat 80. jestem tą, co była w Stanach i mówi po angielsku i na przykład no jako nastolatka udzielam lekcji angielskiego, co w Polsce jest dosyć niezwykłe. I to poczucie wyobcowania gdzieś za mną przez całe życie chodzi. Też związane z tym, że jestem pochodzenia żydowskiego. To znaczy mój ojciec jest Żydem uratowanym z Holokaustu i ta moja żydowska tożsamość nigdy nie była do końca wypowiedziana w domu. Dużo, dużo później, kiedy mój ojciec już wyemigrował do Stanów, z nim zaczęłam o tym rozmawiać. No, więc teraz jeszcze wrócę do przed wyjazdu do Stanów, momentu, w którym odbył się mój taki życiowy melodramat, który potem przeinterpretowałam w kategoriach feministycznych. Otóż będąc taką egzaltowaną, bardzo zresztą religijną nastolatką. Ja byłam w oazach, w klubie inteligencji katolickiej. Jako wczesna nastolatka miałam widzenia, rozmawiałam z Matką Boską w lesie. Także byłam taką osobą, no właśnie bardzo, bardzo egzaltowaną, z bardzo bujną wyobraźnią, pisałam wiersze. I jako szesnastolatka zakochałam się w sposób zupełnie taki demoniczny i całkowity, z takim zlewaniem się w jedno, w takim bardzo demonicznym młodzieńcu, którego dzisiaj oceniam jako osobę lekko psychopatyczną. No ale wtedy był to po prostu piękny młodzieniec o zielonych oczach i wielkich planach, żeby zbawić świat, który był opozycjonistą, znaczy był uczestnikiem
polskiej opozycji solidarnościowej lat 80., tej młodzieżowej, czyli Federacja Młodzieży Walczącej, potem NZS, on był o rok ode mnie starszy, wydawał takie różne pisemka podziemne. No, z dzisiejszej perspektywy myślę, że to było trochę dziecinada, ale wtedy to mi się wydawała wielka rewolucja. Udzieliłam zresztą, pamiętam, wywiadu, który do dziś gdzieś mam w szufladzie, pisemku innemu jeszcze niż nasze, opozycyjnemu, który się nazywał Jestem dziewczyną opozycjonisty. I to była bardzo poważna moja tożsamość. Pamiętam takie sytuacje, w których inni opozycjoniści na przykład mnie podrywali, a ponieważ on był ważnym opozycjonistą, on był szefem tej grupy, w której myśmy byli, no to oni dostawali po prostu po zębach za to, że ośmielili się naruszyć moją godność czy cześć. A jednocześnie były dziewczyny w tej grupie, które miały znacznie niższą rangę niż ja i na przykład były sprzedawane. To znaczy pamiętam taką, bo to było dla mnie coś wtedy szokujące, ale z bardziej z takich pozycji katolicko-moralizatorskiej niż feministycznych. Feminizm był później. Pamiętam dziewczynę, która została sprzedana przez jednego opozycjonistę młodego, 17-letniego, drugiemu za skrzynkę piwa. I ona się potem o tym dowiedziała. To znaczy, że to było tak, że ten jeden z nią zerwał, drugi ją poderwał, ona została dziewczyną tego drugiego i dużo później się dowiedziała właśnie, że w tej transakcji brała też udział skrzynka piwa. I to mi się właśnie, wtedy mi się to wydawało takie niemoralne czy grzeszne. A teraz to mam jakby na to zupełnie inne spojrzenie feministyczne. I cóż, no i jako ta dziewczyna opozycjonisty, ja przeżywałam swoje przebudzenie erotyczne i emocjonalne na takim poziomie napięcia emocjonalnego, który dzisiaj jest mi w ogóle niedostępny. To były próby samobójcze, kiedy któreś z nas powiedziało, że może już nie kocha. To były takie rytualne jakieś pomysły właśnie też z wymianą krwi. To były takie sceny, właściwie takie lekko sadystyczne, z zamykaniem się nawzajem w jakichś strasznych pokojach. No takie historie z pogranicza pewnie psychozy. I kiedy ja pojechałam, powiedziałam, że wyjeżdżam do Stanów w Boże Narodzenie i potem Nowy Rok 88, no to właśnie ten mój luby w bardzo taki dramatyczny i teatralny sposób właśnie wykonał próbę samobójczą, która do tej pory mi się czasem śni i w ogóle Sylwester jest dla mnie takim dosyć strasznym przeżyciem. I chyba nie umiem nawet tego dzisiaj ocenić, czy to było dobrze, że ja wyjechałam. To było straszne przeżycie, to było takie poczucie potwornego osamotnienia, zerwania najważniejszej więzi w moim życiu, ale myślę, że gdybym wtedy nie wyjechała, no to pewnie dzisiaj miałabym czwórkę dzieci i byłabym zmęczoną życiem, być może już rozwiedzioną, bo ten poziom emocji był taki, że to pewnie by nie przetrwało, żoną sfrustrowanego byłego opozycjonisty, no bo za chwilę był rok 89, opozycja się skończyła, on nigdy nie skończył studiów i nasze życie się zupełnie rozeszły, ale ja do dzisiaj uważam, że to była największa miłość mojego życia i takie doświadczenie, które ja muszę nieustannie reinterpretować, opowiadać sobie na nowo. I mój feminizm jako takie głęboko przeżyte doświadczenie intelektualne i emocjonalne to był moment, w którym ja już na studiach po lekturze między innymi Virginia Woolf na zajęciach prowadzonych przez taką, ona się nazywa chyba Michelle Barrett, profesorkę Gender Studies w Amherście, napisałam na zakończenie tych zajęć autobiograficzny esej, który zaczynał się od It was a dark and stormy night, czyli noc była ciemna i burzliwa. Właśnie o tym momencie, kiedy moja wielka miłość popełnia tą teatralną próbę samobójczą, żeby powstrzymać mnie przed pójściem własną drogą. I związane z tym moje potworne poczucie winy, cała ta mitologia opozycji i tej roli bycia kobietą opozycjonisty i zupełna reinterpretacja tego wydarzenia. To znaczy uświadomiłam sobie, jak bardzo to wydarzenie było uwikłane w moje lektury, w czytanie romansów, w Przeminęło z wiatrem, w Wichrowe wzgórza, które było tak dla mnie absolutnie kluczową powieścią we wczesnej młodości. I zdałam sobie sprawę z tego dystansu, z drugiej strony Atlantyku, jak bardzo to, co uważałam za najbardziej autentyczne, za najbardziej z brzucha, za najbardziej moje, wzniosłe, intymne, osobiste, jak bardzo to było przesycone tymi kulturowymi wzorcami, jak bardzo te wzorce były kiczowate, właśnie groteskowe, prawda? Ta właśnie ciemna, burzliwa noc i destrukcyjne.
I to był ten moment zwrotny. Ja do tej pory ten tekst gdzieś przechowuję i mam takie poczucie, że on jest taką... On to nie jest dobry tekst, ja bym tego nigdy nie opublikowała, ale jednocześnie on był dla mnie kluczem. Myślę, że on był... To był, musiał być rok 90, bo to drugi rok studiów był. On był też początkiem jakby całej tej mojej drogi później feministycznej, która w dużej mierze polega na osobistej próbie reinterpretacji polskiego patriotyzmu i polskiego poczucia takiego, że się jest ofiarą i takiego fatum i tej wzniosłości polskiej i tego mitu polskiego mężczyzny, który jest takim macho w wersji cyniczno zdesperowanej, zupełnie inny macho niż amerykański na przykład. I tego macho kobieta ma nieustannie ratować z jego mrocznej depresji i z jego takiego cynizmu, a on i tak przy tej wódce z kolesiami to zawsze powie w końcu, bo wszystkie kobiety to dziwki. I mój facet też tak mówi, ta moja wielka miłość. I potem za mną ta wielka miłość jeszcze chodziła latami. Ja się z nim spotykałam, wracając ze studiów na wakacje, ukradkiem. To były takie ściśle tajne spotkania gdzieś tam w naszych ściśle tajnych miejscach na Starówce Warszawskiej. I z roku na rok ja miałam poczucie, że ta jedyna miłość, bo ja miałam bardzo głębokie poczucie, że jest jedyna miłość, która mnie może w życiu spotkać, że to jest moje przeznaczenie, trochę tak jak test z Dubervillów, prawda? Że ta miłość jest niemożliwa, że ten człowiek jest z zupełnie innej planety, że moje życie poszło w zupełnie innym kierunku, ale jednocześnie gdzieś z tyłu głowy głęboko zakorzenione poczucie, że bez niego jestem bezwartościowa. Już nawet jako feministka. To było bardzo silne, takie właśnie poczucie, że jest się zaklętą przez tą wielką miłość i że trzeba to fatum zrealizować. Myślę, że poradziłam z tym sobie dopiero parę lat temu i to chyba nie dzięki feminizmowi, tylko dzięki psychoterapii. Znaczy, jakby uświadomiłam sobie bardziej, jak to wyobrażenie o tym mężczyźnie, który mnie zbawi, jaki to ma związek z moimi rodzicami, z moim ojcem, z tym, że on opuścił moją matkę i że to jest po prostu bardzo wielowymiarowa opowieść. No i cóż, wróciłam ze studiów, ze Stanów, a potem w Anglii, potem jeszcze studiowałam rok w Anglii, do Polski. Wbrew moim rodzicom, którzy uważali, że to jest takie, nazywali to moim profesjonalnym harakiri, że osoba, która robi doktorat w Oksfordzie i ma wszelkie szanse na to, ja byłam prymuską, że miałam same piątki, byłam pierwsza, jako pierwsza na roku skończyłam studia w Amherście. Także miałam absolutne podstawy do tego, żeby zrobić karierę akademicką. Dostałam się do Harvardu, Oksfordu i Cambridge, także no po prostu no nie ma może lepszych rokowań dla anglistki, po czym wróciłam do Polski, czyli nigdzie, do miejsca, gdzie anglistyka no, jest totalnym zadupiem i właściwie wszyscy patrzyli na mnie jak na wariatkę, a ja nigdy nie miałam poczucia, że to był błąd. Ja nigdy się w Stanach nie poczułam dobrze. Nigdy nie miałam poczucia, że nauczanie amerykańskiego modernizmu czy angielskiego modernizmu amerykańskich studentów jest moją misją dziejową i misją życiową. Ja chciałam być intelektualistką w Polsce i nie przyjechałam po to, żeby zostać feministką. Feminizm był jedną z wielu części mojej intelektualnej i psychicznej tożsamości nabytej w Stanach. Dzięki przyjaźniom, dzięki zajęciom, dzięki temu, że w 1989 roku byłam na tym wielkim marszu na Waszyngton, na rzecz praw reprodukcyjnych. I w ogóle nie przypuszczałam, że to będzie kluczem. Ja chciałam być teoretykiem literatury. Napisałam doktorat jeszcze z rozpędu po powrocie ze Stanów o Joyce, w którym w ogóle słowo kobieta nie pada. Teraz mnie to bawi i dziwi, że on jest tak zupełnie wyprany, ten tekst z genderowych wzmianek, ale to nie było dla mnie najważniejsze. To się dla mnie stało najważniejsze przez kontrast, to znaczy przez ten szok powrotu do Polski. I do Polski, w której już była demokracja, już była to nowa Polska w 1995 roku, zupełnie inna niż z moich wspomnień. I w tej polskiej demokracji w ogóle nie było miejsca na myślenie o prawach kobiet. I to był dla mnie szok. To nie było tak, że ja wpadłam na to, że mogłoby być miejsce dla kobiet. Było dla mnie szokiem, że go nie ma, no bo przyjechałam z tej postępowej Ameryki. Nie chodzi mi o to, że Ameryka jako całość jest postępowa, tylko że ja byłam na wschodnim wybrzeżu, na którym feminizm był taką oczywistą częścią debaty. I znalazłam się w Polsce, gdzie kobiety były nieustannie wyśmiewane, traktowane z przymrużeniem oka. I
miałam potrzebę, żeby tę sytuację zinterpretować, żeby tę sytuację zrozumieć, wplatając w to tą moją podwójną, czy może potrójną tożsamość, wliczając jakby ten efekt obcości związany z tym, że powoli też równolegle odkrywałam moje żydostwo. Więc mój feminizm jest na przecięciu tożsamości narodowych, czy obywatelskich i politycznych, znaczy jest wpleciony też w ten rodowód demokratycznej i bardzo patriarchalnej opozycji młodzieżowej. Czy ta różnica pomiędzy tym, co w Stanach, a tym, co w Polsce zostałeś, była aż tak duża? Była, znaczy ona polegała przede wszystkim na tym, że ja się uważałam za taki no, abstrakcyjny mózg. Ja byłam strasznym mózgowcem. Ja czytałam Heideggera, Joyce'a, zajmowałam się doktorat o Finnegan's Wake. Byłam dzieckiem dwojga filozofów, uważałam się już wtedy, byłam bardzo arogancka intelektualnie, myślę, po powrocie z tych Stanów. I uważałam się za wybitną intelektualistkę. Byłam lepsza od większości facetów na moich studiach i oni o tym wiedzieli. No i byłam taką gwiazdą tych studiów. Prowadziłam duże seminarium z teorii literatury w Oksfordzie, na którym byli w większości faceci. No i zajmowaliśmy się dekonstrukcją. I no i ta gra w abstrakcję była dla mnie takim no, powodem, to była moją tożsamością. Znalazłam się w Polsce, gdzie w środowisku moich przyjaciół intelektualistów byłam przede wszystkim dziewczyną. I miałam się mistrzyć, miałam brać udział w różnych towarzyskich takich układach, w których dziewczyny udają, że są głupsze niż są, a faceci brelują. I poczułam się tak potwornie obco i tak zupełnie nie umiałam się do tego dostosować. Pamiętam moment, w którym zaczęłam o sobie używać słowa feministka, po to, żeby ich sprowokować, żeby coś z tą dla mnie z gruntu fałszywą sytuacją zrobić. Więc to najpierw było takie spostrzeżenie tej obcości towarzyskiej. Ja zawsze byłam bardzo ambitna towarzysko, chociaż w liceum mi się nigdy nie udawało być towarzysko taką właśnie błyszczącą osobą, ale już potem na studiach mi się to zaczęło udawać. I nagle w Polsce to moje błyszczenie miało polegać na autodeprecjacji. Miałam zdobywać punkty w tej towarzyskiej hierarchii warszawskiej. Ludzi, którzy byli po filozofii, po socjologii, tej byłej opozycji. Tam, no, różne były przetasowania w tym środowisku, ale wróciłam do mojego środowiska w zasadzie. I ono było środowiskiem bardzo seksistowskim, chociaż tak siebie nie postrzegającym oczywiście, bo w ogóle na to nie było wtedy w Polsce języka. I zaczęłam szukać feministek. Pamiętam, że dostałam numer telefonu do Bożeny U-Mińskiej od Piotra Somera. To jest taki poeta, do którego chodziłam na zajęcia z twórczego pisania. Jeszcze w Amherście, to jest polski poeta, który wylądował w Stanach w tym samym czasie co ja i taki mój wielki autorytet. Ja pisałam zresztą na studiach sporo wierszy. Potem zupełnie przestałam. One były związane chyba z moją tęsknotą jednak za Polską i taką no, depresją, którą tam miałam. I dostałam numer do feministki, pamiętam, że wpisałam sobie pod F do kalendarzyka i tam był numer do Bożeny U-Mińskiej. I poszłam do Bożeny do domu i pamiętam to moje poczucie takiej ulgi i zadomowienia, kiedy usiadłam u niej w kuchni i poczułam, że to jest właśnie to, że to jest ta osoba z tym takim ciepłem, ale też strasznie poważnie traktująca swoje życie intelektualne i poważnie traktująca mnie, i jako osobę, która jest ciekawa, i jako właśnie młodą intelektualistkę, i jako feministkę, i jako Żydówkę. Myślę, że w dużej mierze dzięki Bożenie zaczęłam się otwierać na moje żydostwo i na to, że ja się u niej w domu czuję dobrze, to jest związane z tym, że ona jest wychowana i jakoś tak ukształtowana przez to polskie, niereligijne, lewicowe środowisko żydowskie, bo mnie jakieś tam gdzieś z bundem związane wcześniej, że to jest coś, i to jest też to środowisko, z którego mój ojciec się wywodzi. I to była tradycja zupełnie w moim domu zapomniana. Moja matka bardzo mnie chciała uchronić przed antysemityzmem, więc właśnie zapisała mnie do klubu inteligencji katolickiej, wysyłała mnie na religię. Ja się bardzo późno zorientowałam, że coś jest na rzeczy. I dzięki Bożenie właśnie to zadomowienie w myśleniu feministycznym i w akceptacji, chociaż nie jakimś bardzo głębokim wnikaniu w swoją tożsamość żydowską. To było jakoś połączone. I chyba Bożena mi dała adres do PSF-u, który wtedy się już rozpadał. To było takie małe stowarzyszenie polskie, stowarzyszenie feministyczne, w którym było kilka osób. I tam już był właśnie jakiś taki rozpad i rozkład. I było zebranie, na które przyszło kilka dziewczyn, które koniecznie chciało coś zrobić. I akurat w Warszawie to musiał być 95 rok, późna wiosna.
W Warszawie się pojawiły wtedy takie zupełnie szokująco seksistowskie reklamy Mobil Oil. I na tych reklamach była para, był facet, wyluzowany, spokojny, z takim właśnie poczuciem, że on w tym samochodzie tak się dobrze czuje, ale on siedział w miejscu pasażera i obok niego kobieta z rękami zaciśniętymi na kierownicy i twarzą wariatki, chyba rozdziawionymi ustami w krzyku i takim spojrzeniem wariatki zupełnej i napis: nawet ona nie zaszkodzi twojemu silnikowi. Czyli możesz być spokojny, no bo ta wariatka co prawda prowadzi, ale ten oil cię przed tą wariatką uchroni. No i nas opanowała wściekłość na tym zebraniu. Wyszłyśmy we trzy z nowo poznanymi trzema osobami, które koniecznie chciały coś zrobić. I zaczęłyśmy zastanawiać, co zrobić. Spotkałyśmy się na herbatce u jednej z tych dziewczyn. Niestety już nie pamiętam nazwisk, bo myśmy się jakoś tam przyjaźniły przez parę lat, ale to potem się rozsypało. I w każdym razie było nas trzy. Jedna z nas miała samochód. Druga, czyli ja, miała wałek. To był taki wałek do malowania farbą mieszkania. Akurat wtedy się właśnie świeżo kupione mieszkanie, zaoszczędzone w Oxfordzie pieniędzy. I malowałam je takim małym wałkiem szafki w kuchni. I ten wałek w połączeniu z moim kijkiem narciarskim, pamiętam, taśmą klejącą i sznurkiem to związały, posłużył nam do aktu terrorystycznego, feministycznego, który polegał na tym, że jeździłyśmy tym samochodem z kubełkiem białej farby, bo tło w tym plakacie było białe i zamalowywałyśmy literkę A. Czyli zostawało nawet on nie zaszkodzi twojemu silnikowi. I to było fascynujące doświadczenie. To były trzy noce, całą noc żeśmy jeździły. Zamalowałyśmy około 150 tych plakatów. Cała Warszawa i jeszcze spory kawałek pod Warszawą. A to był moment, kiedy w Polsce jeszcze reklamy nie były takie rozkręcone. To znaczy, jak w danym momencie na billboardach były 3 czy 4 wzory reklam, to było dużo i to było bardzo zauważalne. I rzeczywiście ludzie stawali przed tymi reklamami z rozdziawionymi ustami i w ogóle i się śmiali, komentowali, potem prasa to podchwyciła, to się chyba w 4 gazetach ukazało, razem ze zdjęciem tego plakatu. Potem PSF się przyznał do tego, że to one zrobiły ku naszemu rozbawieniu, bo żadna z nas nie była z PSF-em związana, myśmy tam przyszły i byliśmy wkurzone, że to jest jakaś organizacja, która nie wie, czego chce i się rozpada, ale myśmy się nigdy nie przyznały do tego. Znaczy to oczywiście w środowisku było wiadomo, że to my. I w pewnym momencie ta firma, czyli Mobil, czy też agencja reklamowa, która zrobiła tę reklamę, powiedziała, że im jest bardzo przykro, że rzeczywiście tutaj to jest takie może niemiłe dla kobiet, ale że oni zaraz mają w planie następną reklamę, która będzie złośliwa wobec mężczyzn. Oczywiście tej reklamy nie było, ale to wydarzenie mi uświadomiło, jak bardzo wiele można zrobić właśnie, czy w pojedynkę, mając trochę fantazji. To znaczy, że to jest kwestia, że protestować trzeba w sposób, który jest... który ma element ryzyka i fantazji, i że to było dla mnie związane też ze wspomnieniami z późnego liceum, z mojej działalności w tej grupie Paragraf 22, która walczyła z komunizmem za pomocą praktycznych żartów. To znaczy przebieraliśmy się na przykład za krasnoludki i robiliśmy marsz krasnoludków na Pałac Kultury z wielkimi, na transparentach mieliśmy Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina, wszystkich poprzebieranych też w czerwone czapeczki. I po prostu policja głupiała. I to jest ten rodzaj takiego surrealistycznego dowcipu i tych marszy i różnych wydarzeń było dużo, który powoduje, że system cię atakuje, ale jednocześnie powstaje taka surrealistyczna sytuacja, gdzie właściwie nie wiadomo, za co cię atakują, skoro ty jesteś krasnoludkiem. Albo skoro ty latasz z wałkiem na kijku i zamalowujesz literki. Znaczy, że jest taki rodzaj walki z systemem, który nie jest wprost, który budzi taki element zdziwienia i rozbawienia i ludzie stają po twojej stronie. I to jest, myślę, że ta łączność między moją tą historią surrealistycznej walki z komuną, a również surrealistycznej walki z patriarchatem, który w jakimś stopniu uważam za groteskowy system. Ja nie traktuję patriarchatu do końca serio. Znaczy, mam poczucie, że patriarchat jest takim systemem obumierającym, coraz bardziej świadomym swojej głupoty, idiotyzmu, posługującym się wytartymi kliszami, trochę tak jak późny komunizm. To jest taki system, który właściwie już tak rozkłada się i śmierdzi i tak cały czas tak się zaciąga tym własnym smrodem. I tylko trzeba mu tak pomachać chusteczką, żeby tak trochę poczuł tego smrodku. I to myślę, że to jest taka strategia tych maniw, żeby bardziej ośmieszać niż się oburzać, że to lepiej działa.
Więc opowiedziałam tak szczegółowo o tym naszym akcie terrorystycznym, bo to był akt, który po pierwsze łączy moją przeszłość tą opozycyjną z późniejszą feministyczną poprzez formę działania. No ale też to był, to o 5 lat poprzedza manify, ale jest taką pierwszą akcją, wyrazistą akcją feministyczną, która potem dla mnie stała się wzorcem takim, też dowodem na to, że się nie boję, że ja mogę coś takiego zrobić. Jestem osobą skądinąd, na przykład miałam przynajmniej wtedy takie poczucie nieśmiałości, ale kiedy mam poczucie słuszności, a jednocześnie poczucie, że to, co robię, ma wymiar taki teatralny i zabawny, to budzi się we mnie lwica. Znaczy mam ochotę zrobić coś, co jest takie straszne, śmieszne i wspaniałe. Moja obecna fascynacja drugą falą feminizmu i tymi różnymi atakami na terrorystycznymi na przykład w 68 rok Atlantic City, atak na wybory Miss America. To jest to, co mnie w tym fascynuje, to, że mała grupka kobiet robi coś, co jest takie szaleńcze, outrageous. Albo moje ukochane wydarzenie z drugiej fali feminizmu to jest okupacja Ladies Home Journal z 70 roku, roku, w którym się urodziłam. Uważam, że to fatalnie się urodzić, kiedy się dzieją najciekawsze rzeczy, straszna strata czasu. Po prostu fakt, że 200 kobiet weszło ukradkiem, przebranych za prawdziwe kobiety, to znaczy w pończochach i w sukienkach, na tam, nie wiem, do windy i pojechało i po prostu weszło do redakcji jednego z najbardziej konserwatywnych pism kobiecych, następnie urządziło okupację, domagając się przejęcia tego pisma przez feministki. To jest tak po prostu zupełnie niewyobrażalnie cudowne i groteskowe i wspaniałe i uważam, że warto jeździć po Stanach, żeby rozmawiać z kobietami, które to zrobiły, żeby to opowiedziały szczegółowo. To mnie strasznie bawi i strasznie mnie smuci, kiedy to kogoś nie bawi. Znaczy nie mam... Dla mnie takim właśnie momentem kontaktu z feministkami jest ten moment, kiedy ja czuję, że je to bierze, że je to kręci. O. Więc mnie kręcą w polskim feminizmie spontaniczne, wariackie akcje. Mówiłaś w 95 roku o tej waszej jeździe nocnej. Mhm. 95 rok, środowisko wiedziało. Jakie wtedy było środowisko? Było jakieś? Było środowisko tego PSF-u, które ja wtedy zaczęłam troszkę poznawać. Pamiętam, że na tym spotkaniu, jeszcze na paru następnych, na którym byłam, to były takie osoby... Teresa Oleszczuk była dla mnie wtedy bardzo ważna. Ona potem wypadła z obiegu, ale to była taka osoba centralna dla warszawskiego feminizmu wtedy. Basia Limanowska, która budziła mój zachwyt. To była osoba, która wydawała mi się, ona miała taką aurę. Ja od wielu lat już nie widziałam, nie wiem, jak ona teraz wygląda i czy tą aurę nadal ma. Ona wtedy miała w sobie takie połączenie twardości i niesłychanej urody, takiej kobiecej, ale też ostrej. Ona mnie fascynowała. No Bożena Umińska, Wanda Nowicka, ale było też sporo kobiet, które już w tej chwili w tym środowisku nie ma i nawet nie pamiętam nazwisk. No przecież była jeszcze inna osoba, która trzymała nazwisko Nowicka, ale nie pamiętam imienia, bo to ona, ja wtedy byłam nowa i to było dla mnie same nowe twarze, ale to było z 15-20 osób. Trochę młodych dziennikarek, trochę studentek też, czy magistrantek anglistyki, zwłaszcza na anglistyce było sporo osób jakoś identyfikujących się z feminizmem. Miałam taką przyjaciółkę na studiach doktoranckich na anglistyce, Kasię Janic, która też potem wypadła z ubiegu, ale wtedy była bardzo zaangażowana. Potem się pojawiła Kasia Szczuka i grupa kobiet, które chodziły na gendery. Chyba te pierwsze w Polsce gendery w Szkole Nauk Społecznych. Czyli Kasia Szczuka, Kasia Bratkowska, którą ja znam jeszcze z KIK-u. Mamy przyjaciółkę z Klubu Inteligencji Katolickiej, jedna z najradykalniejszych teraz polskich feministek. Agata Araszkiewicz, no, dziewczyny z seminarium, profesor Janion. Czyli środowisko bardzo akademickie, ale też myślę, że bardziej niż analogiczne środowiska akademickie w Stanach czy w zachodniej Europie, zorientowane na akcję. Potem taką kolejną, jeszcze przed manifami akcją, którą myśmy wykonały, my w tym razem to była Kasia Szczuka i ja, to było znowu jeżdżenie nocą samochodem, tym razem z jej siostrą, ja wtedy jeszcze nie miałam prawa jazdy i samochodu, jeździłyśmy wylepiałyśmy plakaty, na których było napisane kapera nam doskwiera, to był jeden, a drugi to był patriarchat skona. Tylko no, to było mniej spektakularne niż to z tym mobil oil, bo było mniej widoczne. Takie miałam trochę poczucie, że to było takie
dla nas bardziej, że myśmy potem wiedziały, gdzie te plakaty są, to były kartki wielkości A4. Ale no to była Kasia Szczuka, która była doktoratką, ja, która byłam wtedy, a może już byłam nawet po doktoracie, nie mam, na każdej to były jakieś późne lata 90. I nam to nie przeszkadzało, to znaczy robiłyśmy karierę akademicką, chciałyśmy być poważne, a jednocześnie chciałyśmy być no właśnie bojowniczkami o wolność kobiet. Czy też osób pochodzenia kobiecego, jak mówiła Kasia. Czyli to miejsce środowiska to były organizacje pozarządowe, ale później też uniwersytet, tak? Myślę, że dla mnie w większym stopniu to był SNS. Mhm. Szkoła Nauk Społecznych i seminaria Ani Titkow i Małgosi Fuszary. To seminarium było dla mnie bardzo ważne, tam powstała spora część mojej książki. Jako pracę zaliczeniową pisałam tekst o Hannie Kręgiewicz-Walc, która w 93 roku miała kampanię prezydencką i ja zrobiłam taką obserwację uczestniczącą tej kampanii i tą pracę dałam na zaliczenie i potem to był mi chyba pierwszy opublikowany tekst. On się ukazał w Republice Nowej i był taki, dostałem jakąś nagrodę i takie miałam poczucie, że ja tutaj mam jakiś swój styl. Znaczy, że mam, jest coś, jest jakiś mój rodzaj feminizmu, który ma, łączy taką nutę prześmiewczą z podglądaniem rzeczywistości, widzeniem jej na opak, widzeniem jej z zewnątrz, dziwieniem się. I potem, jak już się ukazała moja książka w 2001 roku, to Jola Brachczajna napisała o niej, potem się na okładce okazało, że właśnie ja mam taką umiejętność dziwienia się i myślę, że to jest rzeczywiście to jest ten mój feminizm. Dziwienie się, taka defamiliaryzacja, pokazywanie czegoś, co wszyscy widzą, ale w taki inny sposób, w krzywym lekko zwierciadle, tak żeby zobaczyć groteskowy wymiar tego czegoś. W tym wypadku chodziło o kampanię Hanny Kręgiewicz-Walc, ale całe moje pisanie i myślenie feministyczne ma ten wymiar, żeby pokazać dziwność i groteskowość i może też ten wymiar literacki patriarchatu. Pokazać, że patriarchat się posługuje pewnymi narracjami, pewnymi opowieściami o świecie, które są strasznie skonwencjonalizowane, strasznie takie pełne klisz, które właściwie nic o świecie nie mówią. I teraz zobaczenie tych klisz, zobaczenie tych narracji z pewnego dystansu, no pokazuje właśnie, że to są opowieści i że można opowiedzieć inną opowieść. Dla mnie przełomowym tekstem był tekst, który ukazał się w jednym z pierwszych numerów Pełnym Głosem, Shane Penn, który się nazywał Tajemnica Państwowa. Stał się później bazą do jej książki o kobietach Solidarności. Shane Penn, czyli amerykańska feministka, która przyjechała do Polski, robiła wywiady z kobietami Solidarności. Ten tekst pokazał mi kawałek mojej przeszłości w zupełnie innym wymiarze, inaczej zobaczony. Jak go przeczytałam, to sobie uświadomiłam, że feminizm się ma jakoś do polskiej historii, do polskiego okresu transformacji. Że to nie jest tak, że my mamy sobie opowiedzieć tą uniwersalną historię o kobietach w patriarchacie, tylko że my mamy narzędzia, że feminizm nam daje narzędzia. My musimy jeszcze je zmienić, one muszą być dopasowane do naszej rzeczywistości. Ale no, są jakieś ogólnodostępne feministyczne narzędzia, które teraz trzeba dopasować do polskiej rzeczywistości. Zresztą no, twoja Sławka książka jest, myślę, takim chyba pierwszą próbą opowiedzenia polskiej historii w ten sposób. Znaczy pokazania, że to jest ten nasz polski patriarchat, który ma swój rodzaj sztamp. Pamiętam takie zdanie w twojej książce, które mnie zachwyciło i potem cytowałam je wielokrotnie, że ten polski kontrakt rycerski, rycerza z damami, to polega na tym, że ten rycerz przynosi tej damie ten róży kwiat i składa go jej u stóp. I ten róży kwiat to jest ta Polska, którą nam ci faceci ciągle składają u stóp, a my mamy im nie przeszkadzać, prawda? Ten napis to też chyba z twojej książki, to wiem. I to potem było dla mnie ważną inspiracją. Ten napis w Stoczni Gdańskiej, w tym najbardziej wzniosłym momencie polskiej transformacji, na murze Stoczni Gdańskiej pojawia się napis: kobiety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę, my, mężczyźni, o tą Polskę dla was. I to ja myślę językiem, ja myślę bardzo takimi właśnie narracjami kulturowymi. Ta narracja o tych mężczyznach, którzy walczą o Polskę, a kobiety mają im nie przeszkadzać, tylko mają ich podziwiać, no to jest bardzo specyficznie polska opowieść. Troszkę może podobna do irlandzkiej. Ja się Joyce'em zajmowałam, więc te irlandzkie klimaty są mi bliskie, że ten katolicyzm i to nieustanne poczucie
upokorzonej dumy narodowej, te kobiety, które w tej czerni mają tak się snuć i być silne, bo to nie jest opowieść o słabych kobietach, którymi się trzeba opiekować, tak jak ta amerykańska czy angielska. To jest inna historia, ale równie głupia, szczerze mówiąc, i równie ograniczająca, i równie destrukcyjna, jeżeli się człowiek stara być człowiekiem pochodzenia kobiecego i żyć na własny rachunek. Za tą zmitologizowaną, najnowszą polską historię zabrałaś się z dużą pasją w tekście, który się ukazał Wyborczy i zapoczątkował debatę. I jak doszło do opublikowania tego tekstu, co się działo w trakcie? Mm-hmm. To było gorące lato, 99 bodajże. Tak, to było dla mnie gorące lato i ja trochę się wstydzę, bo to wymaga jakiegoś takiego przełamania. Znaczy... Jakoś ta cała opowieść, zwłaszcza tak jak ją Shaina Penn potem opowiedziała w swojej książce, ona jest jakąś cezurą w tej widzialności polskiego feminizmu. I ja, ponieważ później stałam się znana, to mam z pewnym zażenowaniem o tym, pamiętam, że to się zaczęło od mojego tekstu, no, ale tak było. I to trochę jest zasługa tego, że to był fajnie napisany tekst, a trochę tego, że on się wstrzelił w zapotrzebowanie ówczesnej Gazety Wyborczej. Ale może zacznę od początku. W Patriarchacie po seksmisji, tekście, który napisałam w późną wiosną 99 roku, czyli chyba jeszcze przed obroną doktoratu, ale już w takim poczuciu, że już skończyłam, że zaraz się obronię. To był tekst, który twierdzi, że polska transformacja odbyła się bez kobiet i że odbyła się w ten sposób, ponieważ historia ostatnich lat w Polsce została opowiedziana za pośrednictwem takiej genderowo nacechowanej metafory. To znaczy opowieści o tym, że komunizm to był matriarchat, to było odwrócenie ról, to był ten świat, w którym kobiety się szarogęszą, a mężczyźni są upokorzeni, wręcz wykastrowani, zajmują się pieleniem ogródków zamiast polityką, no bo polityka jest tą brudną działką komunistów, więc ten komunizm to był świat odwróconych ról i teraz ma być normalnie, a zatem role muszą być z powrotem włożone na swoje miejsce. I ten tekst się posługuje taką analizą dyskursu debat sejmowych ówczesnych, których było kilka na temat ustawy o równym statusie, która była wśród śmiechów odrzucana parokrotnie i wśród śmiechów i odwołań do seksmisji, do kultowej polskiej komedii, w której jest świat odwróconych ról, podziemny świat, to jest taka komedia science fiction, w którym kobiety stworzyły matriarchalny świat bez mężczyzn, rządzą tam i te rządy bardzo wydatnie przypominają rządy komunistów. Przypadkiem wpadają do tego świata dwaj mężczyźni z przeszłości, bo ten świat jest futurystyczny, no i robią porządek ogólnie, to znaczy za pomocą dywersji typowej dla polskich opozycjonistów zapładniają między innymi tę fabrykę do robienia dziewczynek, zapładniają swoją zdrową męską spermą, także pojawia się na końcu, w ostatniej randce tego filmu mały, zdrowy kutasik, czyli przyszłość narodu, czyli znowu norma. I to jest film, który ja sobie wtedy uświadomiłam właśnie przez te odwołania do seksmisji w tych debatach parlamentarnych, ale też seksmisja została pokazana wtedy w Ośce. I chyba Iza Filipiak tak jakoś wdała się ze mną w taką rozmowę o tym, że ta seksmisja to jest taki coś bardzo ważnego w polskiej opowieści ostatnich lat, że ona też ma swoje zasługi w tym moim tekście. To jest opowieść o tym, że wychodzenie z komunizmu jest przez polskich mężczyzn wyobrażone jako wychodzenie z łona kobiety, jako przecinanie pępowiny. Na końcu seksmisji jest taka scena, kiedy oni wychodzą z tego podziemnego świata w skafandrach, ponieważ jeszcze ciągle myślą, że ziemia jest zatruta promieniowaniem, po czym zrzucają te skafandry, pozostawiają za sobą tą pępowinę, którą jest rura od skafandra i oddychają pełną piersią w tym normalnym, patriarchalnym świecie i następnie okazuje się, że cały ten świat kobiet nie dość, że był niepotrzebny, nie dość, że był głupi, nie dość, że był zdezorganizowany, to jeszcze był rządzony przez przebranego za babę faceta, czyli ten element taki polskiej groteski, po czym oni po prostu biorą się za te babki i ogólnie bzykają się z nimi, one dochodzą do wniosku, że seks z prawdziwym facetem, takim jak sztur, to jest właśnie to, co stanowi treść ich życia. Jest taka
dla mnie bardzo jakoś urokliwa scena, kiedy oni wszyscy w tym domku na powierzchni jedzą jajka na miękko i te jajka te kobiety usiłują odkręcić. No bo w ich podziemnym, ztechnicyzowanym świecie jajka nie są prawdziwymi jajkami, ale ci faceci obcinają te jajka. I mam takie teraz poczucie, że to jajko to jest właśnie ten taki matriarchat. Prawda? Tak. No więc ja reinterpretuję 89 rok i to, co się wydarzyło później, jako takie rozstanie z tym matriarchatem. I teraz już zaprowadzamy swoje porządki. To są ci młodzi biznesmeni z teczuszkami, na które żony mają czekać z obiadkiem, tak jak to jest w tym porządnym, patriarchalnym świecie. Czyli trochę tak jak w Stanach w latach 50. zapewne, prawda? Ten polskie wyobrażenie o raju. Ten domek, żona, 2,5 dziecka, telewizor, Cadillac. No i ja to w tym tekście obśmiewam. Tą całą opowieść i myślę, że dlatego ten tekst się ukazał. Opowiadam też za Shane Pen, tym tekstem, o którym już wspomniałam, historię o tym, jak zapomniano o kobietach w Solidarności. I myślę, że przez ten fragment ten tekst został opublikowany, ja to nawet wiem, to znaczy ten tekst przeczytał Michnik. I pomyślę sobie, o kurczę, to jest coś fajnego. Mamy tutaj, to był 99 rok, czyli 20-lecie Solidarności. Gazeta Wyborcza debatuje na temat różnych wersji historii Okrągłego Stołu i Solidarności. I tu jest taka jakaś dziwna wersja, feministyczna, egzotyczna, dziwna, prawda? I oczywiście ja się załapałam na to, ale oczywiście też to nie było całkiem za darmo, to znaczy ten tekst po pierwsze został podredagowany, zostało z niego wycięte wszystko, co dotyczyło Heleny Uczywo na jej życzenie. W pełnej wersji on się ukazał w mojej książce, jest pierwszym rozdziałem mojej książki w 2001 roku wydanym, tam już Helena Uczywo jest. A poza tym następnego dnia ukazał się w Gazecie Wyborczej tekst polemiczny Joanny Szczęsnej, czyli jednej z opisanych przeze mnie kobiet Solidarności, która bardzo ostro się od mojej wizji historii odcina w sposób dla mnie niesłychanie bolesny, bo odwołujący się do mojej obcości kulturowej. Znaczy oczywiście nie tej żydowskiej, tylko tej amerykańskiej. To znaczy, że tam pada takie zdanie, że ta głupia Amerykanka Shane Pen, no nie cytuję dosłownie, ale że ta, można jeszcze zrozumieć, że Amerykanka Shane Pen nie zrozumiała, o co tu chodzi, ale że Polka tego nie rozumie. Ja sobie pomyślałam wtedy, jak to czytałam, się rozpłakałam, czytałam ten tekst, że walnęła mnie w czułe miejsce, to znaczy w to miejsce, w którym ja nie do końca się czuję Polką, z tych dwóch powodów. No po pierwsze jestem Żydówką, a to jest długa polska historia, no po drugie dlatego, że za długo siedziałam w Stanach. I to był ten dylemat, myślę, mojego feminizmu. Zanim zrozumiałam, że to był ważny tekst, że ten tekst wielu ludziom otworzył oczy na coś ważnego, no to zalęgło się w mojej głowie takie podejrzenie, no, że może ja za długo byłam poza krajem, że może ja tu coś konfabuluję, może czegoś nie rozumiem, może ja jestem odcięta od tej polskości, za którą jednak zawsze tęskniłam i ja się uważam za patriotkę. Czyli ja mam bardzo silny emocjonalny stosunek do Polski i uważam moją działalność feministyczną, no może zabrzmi jakoś egzaltowanie i śmiesznie i głupio, ale ja uważam ją za działalność patriotyczną. Ja to robię, ja chcę odzyskać Polskę dla kobiet, a nie Amerykę na przykład. Amerykański feminizm mnie interesuje jako podglądaczka. Ale ja chcę robić feminizm w Polsce, dla Polski, z Polkami, z Żydówkami też. No. A tu przychodzi kobieta Solidarności, wobec której ja składam ukłon i mówię jej strasznie smutno, że o was zapomniano, zrobiłyście coś wspaniałego, dlaczego wycofałyście się z polityki, wróćcie do nas, bądźcie z nami. A ona mi mówi, ty głupia smarkula, co ty do mnie mówisz, ja nie chcę. To było to straszliwie bolesne. I ja wtedy zaczęłam się bronić. Trochę za namową mojej matki, która była bardzo tą sytuacją zaniepokojona, bardzo tak chciała mnie chronić. I zaczęłam wykonywać rozpaczliwe telefony do wielu kobiet ze środowiska feministycznego, żeby wzięły i coś napisały. I napisała Małgosia Fuszara, bardzo fajny tekst. Joanna Bator napisała tekst taki dosyć dla mnie też nieprzyjemny, jako taka właśnie dysponentka amerykańskiego tego światłego feminizmu w wersji Gazety Wyborczej, też mi dała po nosie. Ale tych tekstów było chyba z 17, nawet Maria Janion się w pewnym momencie wypowiedziała, że największy autorytet intelektualny. Ja się wtedy też już taka poczułam bardzo dowartościowana. Shane Pen zabrała głos w którymś momencie w takiej dyskusji. A może to już było później, nie pamiętam. W każdym razie tych tekstów było kilkanaście
I pamiętam, że Gazeta Wyborcza w osobie Krzysztofa Wargi, takiego dosyć konserwatywnego, młodego intelektualisty, bardzo szukała tekstów antyfeministycznych. Ale okazało się, że tak naprawdę problemem genderowym to się interesują ludzie, którzy mają poglądy jednak głównie feministyczne. Czyli dobre teksty napływały feministek. I też było tak, że napłynęło tych tekstów bardzo dużo ostrych i gazeta sobie zaczęła wśród nich wybierać. Chyba twój tekst, o ile dobrze pamiętam, się wtedy nie ukazał. I chyba to też dla nas był taki trochę kubeł zimnej wody, że kiedy feminizm wychodzi do głównego nurtu, to już nie jest pełnym głosem, które my sobie redagujemy i wymyślamy, tylko te media głównego nurtu, no to te media będą sobie decydować, kogo opublikują i kto jest dla nich tą grzeczną feministką, a kto jest niegrzeczną feministką. I to ja wtedy jeszcze nie miałam takiego poczucia, jakie mam teraz, że ja mam na coś wpływ, albo że jestem wykorzystywana. Raczej miałam takie poczucie, że to się tak dzieje i że ja nad tym nie panuję, że to jest takie wspaniałe, ale też jest straszne. No a teraz ja myślę, że wtedy się zaczęła ta moja kariera tej feministki do zaakceptowania przez główny nurt. I mi jest tą rolą chwilami bardzo niewygodnie i staram się jakoś tą rolę psuć. Kiedy na przykład ukazało się moje zdjęcie dwa lata temu w jakimś takim katalogu najważniejszych Polek, czy Polek sukcesu w życiu Warszawy, i tam z feministek byłam ja i Kasia Szczuka, to ja dostałam ataku mdłości. Znaczy, że jakieś takie właściwie półmrukowe pismo, ja może przesadzam, życie Warszawy, jestem taką po prostu gazetą lokalną, wyciera sobie moją twarzą gębę i ustawia mnie przy jakichś modelkach, przy jakichś aktorkach, przy jakichś konserwatywnych kobietach i jakieś, że co jest, ja nie chcę być skatalogowana przez te media, ale to no, tym się nie panuje, po prostu wzięli sobie moje zdjęcie z internetu i gdzieś mnie tam ustawili, tam chyba było napisane, że ja jestem taka feministka i w dodatku taka śliczna i po prostu ja, to było okropne, to było takie ojej, strasznie niefajne doświadczenie. No ale ta debata w 99 roku to na pewno było, to było bardzo dobre. I pamiętam, jak Szajna pani powiedziała, że za jej pamięci w Stanach, w prasie głównego nurtu takiej debaty w Stanach nigdy nie było. Że w New York Timesie takiego czegoś nie było. Gazeta wtedy, to był sezon ogórkowy, to prawda, ale gazeta potraktowała kwestię kobiet bardzo poważnie. I zrobiła to tylko raz. Wiem, że Adam Michnik, czyli naczelny gazety, któremu potem proponowano kolejne dyskusje na temat kobiet, to odpowiadał, no jak, no to już było, to już było. Więc to jest taki właśnie ten, od 99 roku powoli się uczymy, jaki jest status kwestii kobiecej w Polsce. Tak, że ona ma być w tej wersji zabawnej, nawiązującej w sposób ciekawy do innych dyskusji, ona nie jest nigdy autonomiczna, raczej sezon ogórkowy. No i jak już raz jakaś gazeta to odhaczy, to już potem nie trzeba. Powiedz jeszcze, w jakim momencie ze swoim feminizmem jesteś teraz? No ja jestem w takim miejscu, że się chyba trochę wycofuję. To znaczy, zajęłam się moim życiem akademickim, piszę habilitację o amerykańskim feminizmie i mam poczucie, że to jest ważne, żeby to skończyć. To znaczy, żeby zostać kolejną profesorzycą feministyczną, która będzie budować jakieś instytucjonalne zręby feminizmu w Polsce, bo coraz bardziej widzę, jak silna jest sitwa mężczyzn w polskim życiu akademickim. I to mężczyzn, którzy traktują feminizm bardzo lekceważąco. Więc zaczęłam trochę poważniej traktować tą moją akademicką stronę. Ale jednocześnie, w ogóle nie powiedziałam najważniejszego, może powinnam w paru zdaniach to powiedzieć, że moja identyfikacja z feminizmem jest głównie poprzez manify, czyli poprzez kobiece marsze, które od 2000 roku raz w roku, a czasem też dwa razy w roku, bo też w grudniu, przechodzą ulicami Warszawy, teraz już innych miast. I ja byłam inicjatorką razem z trzema czy czterema dziewczynami pierwszego tego marszu w 2000 roku i one się z roku na rok były coraz większe, coraz barwniejsze, nawiązywały konwencją też do tych surrealistycznych, opozycyjnych motywów z lat 80. I od dwóch lat ja już nie jestem organizatorką, ja jestem uczestniczką, pomagierką, trochę w roli tej takiej matki, założycielki, co do której te młodsze dziewczyny zachowują się z pewnym respektem i też trochę tą gwiazdą, no bo moja książka była nominowana do Nike i stała się bestsellerem. Teraz się tydzień temu dowiedziałam, że mam ci kolejny dodruk, czyli już chyba z 15 tysięcy egzemplarzy w sumie funkcjonuje.
No jestem tą właśnie taką mamą feministyczną, ale też uświadomiłam sobie, że ja mam prawo odmawiać. Znaczy, że ja nie muszę jechać na zaproszenie na drugi koniec Polski, bo tam kilka osób chce posłać, co ja mam do powiedzenia, że ja nie muszę malować transparentów, że mogą to zrobić te młodsze dziewczyny, że ja mam też swoje prywatne życie i że też jest częścią mojego feminizmu, żeby się tym życiem zająć poważnie. I może zejdę na chwilę, skoro mówimy szczerze, na ten wątek osobisty. Ja bardzo teraz chcę mieć dziecko i okazało się, że mam kłopoty z płodnością. Od kilku lat tego dziecka nie mogę zajść w ciążę. I postanowiłam skorzystać z dobrodziejstw technologii w taki bardzo świadomy sposób, znaczy nauczyć się tej cielesnej strony pozytywnej reprodukcji, znaczy nie tylko prawa do aborcji, o które bardzo aktywnie walczę od lat w Polsce, ale też prawa do tego, żeby mieć dziecko. I no, jest to dla mnie bardzo trudne doświadczenie, które też staram się opisywać. I muszę powiedzieć, że nigdy mi się tak trudno nie pisało. Ja mam dosyć lekkie pióro i w tej chwili jest tak, że napisałam chyba ze 3 strony i były to 3 strony, które mi było najtrudniej napisać. O tej ambiwalencji związanej z tym, że bardzo trudno jest chcieć mieć dziecko, nie móc go mieć w kulturze, która jest tak silnie zorientowana na macierzyństwo i w której kobiety się nieustannie rozlicza z tego, czy mają dzieci. Trudno jest się upewnić, że chce się mieć dziecko, może powinna mówić w pierwszej osobie, że ja chcę mieć dziecko, bo ja chcę mieć dziecko, ja i mój partner, a nie dlatego, że różne sąsiadki, matki, ciotki, babki patrzą na mnie z podełba, że już 36 na karku, a nie mam dziecka. I że to jest wysupłanie z tej strasznie opresywnej kultury, mojego pragnienia, mojego ciała, mojego intymnego doświadczenia, to jest strasznie trudne. I to niestety wymaga też wycofania się z życia politycznego. To znaczy mnie nie stać na to w tej chwili, żeby coraz mniej mnie stać na to, żeby pokazywać się w telewizji, żeby mówić o aborcji też. Bardzo mi jest trudno teraz, oczywiście jestem zwolenniczką prawa do aborcji i umiem oddzielić to, że ktoś zachodzi w ciążę i chce usunąć tą ciążę od tego, że ja chcę mieć dziecko. Ale jednocześnie no, nie zgodziłam się na przykład wystąpić w koszulce, w mediach wystąpić w koszulce z napisem miałam aborcję. Po pierwsze, no nie miałam, chociaż być może mogłabym ją kiedyś mieć, gdybym zaszła w niechcianą ciążę. No, a po drugie, ja jestem bardzo silnie teraz skupiona na tym, żeby zajść w ciążę i nie chcę zapeszyć. Nie chcę... Znaczy, chcę móc odmówić. Chcę być w tej chwili feministką wobec samej siebie też. I to jest... to jest związane z pewnym poczuciem winy, z pewnym takim trudnym przyglądaniem się własnemu ciału, uświadomieniem sobie też, że mój feminizm zawsze był bardzo feminizmem takim z głowy, bardzo taki błyskotliwy, tu odwołania do Lacana, tu prawda, literatura, tu narracja, a tu się trzeba zmierzyć z bebechami, z moimi jajnikami, z tym, że ja jestem kobietą też w sensie cielesnym. I to jest bardzo trudne i bardzo ciekawe i myślę, że to jest jakiś nowy etap w moim życiu.